Czy fotograf z rocznym stażem jest w stanie ogarnąć symulator fotografa? Oto jest dzisiejsze pytanie, a my spróbujemy dzisiaj na to odpowiedzieć. Na początku mamy zrobić zdjęcie, które już widzę, że możemy zrobić zdjęcie. Mamy lornetkę i mamy telefon. No tylko, aha, dobra. No i mamy telefon tym razem. Na razie nie mamy nic większego. Tu mam jakieś informacje, ale ja to chyba nic za bardzo zmienić nie mogę, dlatego że okej. Quest updated. Okej, możemy sobie grida włączyć. No dobra. Okej. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś opcje? Info. Kamera menu. Wow, i scroll? Serio? Aha, dobra, widzę, że manewrujemy balansem bieli, no dobra. Ojojoj. Tylko, że to manewrowanie tym balansem bieli jest takie trochę... No mamy jasno, więc spróbujemy zrobić tak. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie i... Dobra. Okej. Czyli mamy kolejne zadanie. Jest to ogólnie tylko playtest. Czekamy na razie na pełną wersję. Ale jest... potencjał. Ja już czuję ten potencjał, tylko też trzeba ogarnąć. Na pewno optymalizacja jest koszmarna, albo ustawienia są moje koszmarne, bo ta gra jest na Unrealu, co jest też dosyć ciekawą sytuacją. Miło cię poznać. Kiedy byliśmy dziećmi, okej. Okay. Wyjazd na Alaskę, gdzie zaczniesz sobie wszystkiego tego nie uczył się w... Oho. Okej. Czyli na razie bawimy się smartfonem. No można powiedzieć, że ja zaczynałem od razu od aparatu, ale rozumiem, że telefony w tych czasach też tragedii nie mają. Dziennik z detalami, mapa, okej. Okay. I mamy dosyć taki otwarty świat. To jest dosyć też spoko. Nie przejdziemy przez te. No to ogród, jak widzisz, bardzo precyzyjnie zaplanowane geometrycznie, szczerze mówiąc, kolejne obszary. No dobra, no to zrobimy jej fotę. Teoretycznie jakbyśmy... Aha, nie mamy zooma, tak? Albo nie mamy jeszcze opcji zooma w ogóle. To jest też trochę... O. No ja już widzę, że tu jasność jest do wywalenia. Ale dobra, spróbujmy grida walnąć i spróbujmy ją nie uciąć. Statystyki. Okej, to jest na D, to jest na C. No dobra. No kurna, jesteśmy w tak gównianym miejscu, że się mi postać zbugowała oczywiście. Dobra, to trzeba jeszcze raz spróbować zrobić. Wkurza mnie trochę te wybieranie, bo... Jeszcze raz się zniżymy. To jest bardzo fajna pozycja do robienia zdjęć, tylko problem polega na tym, że... Tam postać się lata. Spróbujemy zrobić to w ten sposób.
I teraz. A, już nie tabulator, tak? Pokaż. No widzicie. Aha, teraz będziemy mieli dopiero dostęp do naszych ustawień. No dobra. Ustawienia ISO. Okej. Okay. Jeśli będzie czego, będę kończyć w ogóle. Mapa. Ej, tutaj jest co zwiedzać. Szczerze, jak na playtest, to jest co robić. I do Pergoni. My jesteśmy... Nie wiadomo gdzie, szczerze. Znaczy ogólnie... Aha, dobra. Już widzę. Drugą mańkę. No, park jest na pewno idealnym miejscem do robienia fotek. Tylko jeszcze trzeba je umieć robić. Ale, no mówię, zapowiada się ciekawie. Jeśli będziemy mieli opcję naprawdę do tych bardziej zaawansowanych ustawień, to na Unrealu te zdjęcia mogą być dosyć ciekawe. Aha, no to w tym momencie, no faktycznie, mamy kwestię ISO. 800 jest za dużo, 400 myślę, że możemy zostawić. 6,5. No dobra, no nie mamy przysłony i nie mamy szatera. Jakbyśmy troszeczkę zeszli z tego 4000, byśmy mieli jeszcze jaśniejsze, fajne zdjęcie. I jest to niestety na razie niewykonalne. Aha, fontanny. No dobra, czyli jednak mamy... Dobra, to my się odsuwamy maksymalnie, jak tylko da się można. Oczywiście włączymy sobie grida, tak żeby ustawić mniej więcej środek, chociaż... Na tle w sumie, o. W ten sposób. Okej. Okay. Dziewięćdziesiąt siedem, no czyli robimy postęp jakiś. Ten foto. Minimum 95, mamy 97. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. No. Okej. Okej. O kurne jego mać. No dobra. To będzie dzisiaj chyba ostatnie. A ja na następny materiał spróbuję przestawić ustawienia graficzne. Okej. Dobra, mamy tak. Dobra, zobaczymy, czy nam to przeszło. D. 89, okej. Okay. Czyli albo jesteśmy za daleko. To nie, to mi się to nie podoba.
Ale tu mamy bardzo fajny kadr. Tego akurat nauczyłem się sam robiąc zdjęcia w parku. A raczej w zoo. By właśnie robić o ten sposób. Oczywiście jesteśmy zbugowani jak zwykle, ale myślę, że to może być dosyć ciekawa opcja. Zobaczmy, czy to poszło lepiej. Aha. Czyli to drugie nie poszło. A, czyli moi drodzy, skończyliśmy w tym momencie demo. Nie wiem, kiedy ta gra wyjdzie. Niestety, nie wiem, kiedy ta gra wyjdzie. A zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Ja dziękuję Wam za oglądanie. No i zobaczymy, czy mój jakikolwiek skill w fotografii przeniesie się na ten oto symulator. Na pewno go kupię i na pewno go ogramy. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, suba. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i do zobaczenia.